Hello, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy odpowiadać na pytania, które zadawaliście nam na TikToku. Mamy trochę tych pytań, więc lecimy z odcinkiem. Pierwsze pytanie podstawowe. Ile lat ma siostra? Ile jest między Wami różnicy? Mam 9 lat i jest 14 lat różnicy. Tak, Lena w tym roku kończy 10 lat, więc taką mamy różnicę wieku. Ja myślę, że ja bardziej mam 10 niż ty masz 10. Drugie pytanie, bardzo kontrowersyjne, które bardzo często się pojawia. Czy Lena się maluje? No, ja się nie maluję tak na co dzień, ale tak, nie wiem, czasami na jakąś, nie wiem, jak idę na przykład do koleżanki na urodziny. Coś takiego, ja się tak na co dzień to się nie maluję. Tak, czy jak coś nagrywamy. No właśnie, coś takiego, ale a nie tak na co dzień. Tak, ale oczywiście ma swoje kosmetyki, bo jak żeby inaczej. Czy mimo różnicy wieku dogadujecie się i czy macie dobry kontakt? Mamy bardzo dobry kontakt. Chyba według ciebie! Dobra. Tak. Kiedyś było gorzej, mam wrażenie. W sensie jak tak, Lena była taka bardzo mała, jak jeszcze jej się ulewało mleko i leżała przy mnie w wózku, jak ja grałam w Simsy, to był najlepszy kontakt. Ona była bezproblematyczna. Później, jak zaczęła stawać na nogi, chodzić, to musiałam ją wyganiać z pokoju, ale odkąd miała 2 lata, jak chodziłaś, nie wiem ile tam konkretnie jak chodziłaś, ale jak byłaś bardzo malutka i chodziłaś, to już wiedziała, że do mnie do pokoju trzeba pukać, że nie wchodzi się bez pukania i wiecznie chciała do mnie, wiecznie chciała ze mną czas spędzać. Jak przychodziła do mnie koleżanka, to Lena wiecznie z nami chciała siedzieć, ale wydaje mi się, że to jest chyba normalne. Albo pamiętam jeszcze, bo tam oglądałam na niektórym vlogu. Ty stare, no? Na tym starym jeszcze, jak tam miałaś okulary, pamiętam, że jak ty byłaś właśnie z koleżanką, z Julą, wy mieliście chipsy, przychodziłam, daj. I coś było właśnie takiego, i ty mi dałeś tylko jednego chipsa. Tak, i ja pamiętam, jeszcze były takie sytuacje, jak ja chodziłam do koleżanki, która no, tam mieszkała kilka domów dalej od nas, to Lena zawsze uciekała z domu i zawsze szła za mną. Zawsze jakby, albo ja musiałam uciekać z domu przed nią, żeby pójść do koleżanki. Albo była jeszcze taka sytuacja, że Klaudia słuchała Justina, to pamiętam, jak była piosenka, na początku była ej, coś takiego, ej. Właśnie ja do niej tak, ja tak, ej, do niej przychodziłam, albo miałam jeszcze takie, wiecie, są takie te musy, danonki, co nie? I ja przychodziłam z nimi na tacy i czy ty chcesz tam było coś? A tak, robiłam danonki, różne smaki były. Kolejne pytanie, które zawsze pojawia się na TikToku, jak robię live'a, po prostu zawsze są pytania, gdzie jest Lena, więc stąd zawsze się pojawia pytanie, czy mieszkacie razem? Nie mieszkamy razem, bo ja do siostry przyjeżdżam co miesiąc, bo my mamy nagrania. Tak, i Lena do mnie do Warszawy tu przyjeżdża, no i ja jestem... Ale nie mieszkamy razem. No nie. Ale bym chciała. Kto by chciał, to by chciał. Czy tęsknicie za sobą? O Boże, tak, ja tęsknię za nią. No, ja też. Trochę. Zawsze, tak, trochę. Zawsze jak ja już jestem w Warszawie jakieś 2 tygodnie, to Lena dzwoni z pytaniem, kiedy przyjedziesz, albo kiedy będziesz, kiedy przyjedziesz, także... Jakiego przedmiotu w szkole nie lubicie? Ja mogę powiedzieć, jakiego ja nie lubiłam, jak chodziłam do szkoły. Jakiego? Najpierw ty powiedz. Nienawidzę ruskiego, nienawidzę. Ja nie lubię rosyjskiego, ale kiedyś my mieliśmy taki fajny rosyjski. Albo nie lubię też matematyki, tak jak to każdy. A ja lubiłam matematykę. Ja najbardziej nie lubiłam historii, bo żaden nauczyciel w moim całym życiu nie potrafił mi dobrze tłumaczyć historii. Czego? Ha, historii. Historii, ale na przykład podcasty jakieś historyczne albo filmy bardzo lubię oglądać. Kolejne pytanie, kim chce Lena zostać w przyszłości i czy chcesz być influencerką, tak jak siostra? Tak, ja bym chciała być influencerką, ale nie wiem, no, najpierw mówiłam, bo nagraliśmy TikToka takiego, bo ktoś się pytał, kim bym chciała zostać, mówiłam piosenkarką, ale też bym chciała zostać influencerką, taką, tak jak na przykład, nie wiem, Roxana Węgiel jest influencerką i jakby ma też swoje piosenki, to jest taką piosenkarką. Aha, okej, okay. Czyli chciałabyś taką być taką śpiewającą influencerką. Tak, coś takiego. Okej, okay. Czy siostra zabiera ci dużo kosmetyków? To ja powinnam się wypowiedzieć, także ty siedź cicho. Za każdym razem, jak Lena przyjeżdża do mnie do Warszawy, od razu idzie i mówi, ja tam tylko zobaczę kosmetyki, nic nie będę dotykać. I za każdym razem przyjeżdża i coś mi zabiera, także... I za każdym razem coś zabieram. Tak, zawsze po prostu jakieś kosmetyki. To bardziej pytanie do Leny. Czy Lena jest hejtowana w szkole z powodu twojej popularności? Czy ktoś się naśmiewa z tego?
Nie, każdy... Każdy zazdrości. Bo na przykład tak, mam taką koleżankę jedną najlepszą w klasie. No. Na przykład jak te dziewczyny, mówiłam o tych dziewczynach, co podeszły do nas zdjęcia, to ona już jest taka, o, zazdrosna, ja też bym chciała mieć taką siostrę, mam brata. Dobra, czyli słuchajcie, teraz czasy się zmieniły i Lena nie ma z tym problemu w szkole. Znaczy na pewno znajdą się jakieś osoby, które właśnie są zazdrosne i tak dalej, ale na przykład jak ja zaczynałam wiele lat temu na YouTubie, to ja miałam straszne problemy w szkole, jeżeli chodzi o nagrywanie, bo tak naprawdę wszyscy byli przeciwko temu. Miałam raptem 2-3 przyjaciółki i to wszystko. Mam coś do powiedzenia, mogę? Ale jak skończę. Dobrze. I tak naprawdę wszyscy byli przeciwko i wszyscy hejtowali i się wyśmiewali, także zobaczcie, jak czasy się zmieniają. Bo na przykład mama mi opowiadała, że... Mówię o tobie, jak byłaś jeszcze mama. I to jest... Bo na przykład... Jakaś twoja chyba wychowawczyni, czy tam jakaś, że mama poszła do dyrektorki, bo ty nagrywasz, a mama powiedziała tak, ona niech sobie robi co chce, coś tam jakoś. Tak, że nie robi nic złego. Bo mama mi opowiadała. I na przykład tak, jakbym na przykład ja już nagrywała, to też by każdy pani wychowawczyni i ten, i mama by pewnie też poszła do dyrektora. Bo teraz jest dyrektor? Nie, myślę, że teraz już są takie czasy, że raczej nie. Tym bardziej, że już chyba nauczyciele mniej więcej wiedzą, z czym to się je i że wiele osób po prostu... A ty od którego roku życie nagrywałaś? No, jakoś tak jak już byłam w twoim, to już się tym interesowałam. No kurde, właśnie... Już się... powinna zacząć! Czemu Lena czyta Rodzinę Monet? Czemu ja czytam Rodzinę Monet? Bo to jest bardzo ciekawa książka. Mogę nawet trochę opowiedzieć, że... Nie trzeba. Aż tyle. No bo to napisała taka bardzo sławna taka osoba. Jak zobaczyłam te książki, to bardzo chciałam je mieć przeczytać, ale dopiero jestem na 30 stronie. A, czyli tak jej idzie. Ale mam wszystkie części, nie to, że wszystkie, tylko miałam wszystkie, ale wyszła nowa część, nową. A. Taki mały przerywnik, kto nie obserwuje mnie na Instagramie, zapraszam, nazwa taka sama jak na TikToku, czyli... Zostawcie łapkę w górę i suba! Tak. Jeżeli chcecie więcej naszych wspólnych filmów, zostawcie łapkę w górę, a mój Instagram i TikTok to kitka00, tam często proszę was o pytania, tam są TikToki, no i tam też czasem razem nagrywamy. To jest dobre w ogóle pytanie, czy Lena jest adoptowana? No co za głupie pytanie! Nie jestem adoptowana. A ja ci zdradzę sekret, bo jesteś. Nie jestem adoptowana. Przecież ja nawet mam zdjęcie ze szpitala. No ale to taką małą cię adoptowaliśmy. Ale no chyba nie w szpitalu. No wzięliśmy cię ze szpitala. Z okna życia. Żartuję! Żartuję! Specjalnie wzięłam to pytanie, żeby tak ci powiedzieć. A to ty sama to wymyśliłaś? Nie, było takie pytanie, ale specjalnie... Ale jak ktoś zadał takie pytanie, to jest głupi. i to jest ostatnie pytanie, też ciekawe. Dlaczego nie jesteśmy podobne? Dlatego, że ja jestem z Czeczenii, no i dlatego, że nie jesteśmy bliźniaczkami. Ja no, oczywiście żartuję z tym też. Ja uważam, że jesteśmy podobne. Mamy oczy takie same. Nos mamy ładny. I no. Ale no, tak jak mówiliśmy, Klaudia jest starsza. No więc jeszcze tą różnicę wieku mamy dużą, ale myślę, że w pewnym wieku będziemy może bardziej podobne. Zobaczymy. No dobra, dziękujemy wam za wszystkie pytania. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się w nowym filmiku. Pa!